the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mage Seeker, na start którego pogadamy sobie z postaciami odnośnie ostatniej misji z Lux i Terbizją. No i być może jeszcze wykonamy jakiegoś questa, ale czy to będzie quest poboczny, czy fabularny, to się jeszcze przekonamy. Na start tutaj nasz kolega bez ręki, Gideon! Jezus Maria! Jakim cudem ja zapomniałem tego imienia? Zdaje się, że negocjacje z Luxanną obrończynią korony nie poszły zgodnie z planem. Nie, ale poszły dokładnie tak, jak przypuszczałem. Nie jest zainteresowana żadną walką, w której ja uczestniczę. To mnie zaskakuje. Czy ona nie próbowała ocalić się przed egzekucją? Skąd o tym wiesz? Byłem w stolicy tego dnia, kiedy uciekłeś. Muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem. Urządziłeś wtedy prawdziwą katastrofę. Nie ma się czym zachwycać. Nie dokonałbym niczego bez pomocy Lux. Ta katastrofa to chyba trochę nie na miejscu. Dewastacja to chyba lepiej pasuje. Przecież Sylas tam zrobił totalny rozpierdol. I ona raczej mi tego nie wybaczyła. Cóż, przynajmniej dałeś moim zwierzchnikom do biwatu. Po części to właśnie zachęciło mnie do odejścia. Tak czy siak, cieszę się, że dołączyłem do waszej walki. To dobrze. Mam nadzieję, że tego nie pożałujesz. Okej, no i to tyle. Teraz tak, kolejna jest Jobs, do niego też zagadamy, ale to na koniec, bo to jest rzecz fabularna, którą mamy zrobić. Style dowodzenia. Widziałem, jak trenujesz naszych rekrutów, Jobs. To było... ożywcze. Podobało ci się, co? Mogę dać ci kilka rad, jak budzić w żołnierzach do kawalki? Każdego dnia jesteś coraz lepszy, ale mam parę sztuczek, które mogły wywołać sporo... No, kuku, ognia! Czegoś w tym typie. Wszyscy chwalą twoje szkolenie, Jobs, ale opowiadają takie rzeczy... Mówią o mnie złe rzeczy? Nie, mówią wspaniałe rzeczy. Po prostu nie mam pewności, czy zdołam odtworzyć twój styl dowodzenia. Słyszałem historię o żykogulutach. A rozumiem, o zapasach. Tak, słyszałem o zapasach. Więc zapewne słyszałeś też o połykaniu mieczy? Co? Właśnie, nie potrafię tego. Nie? Przecież jesteś dorosły! Większość dorosłych nie umie połykać mieczy. Na pewno? Siedziałeś w więzieniu, więc może coś cię ominęło. Myślę, że na razie będę się trzymać własnego stylu dowodzenia, Jobs. Ale dziękuję ci za propozycję. Zawsze się o ciebie troszczę, przyjacielu. Połykanie mieczy, Jezus Maria. Ale w sumie... Wyobrażacie sobie taką animację, tak dla Beki zrobioną. Garn wali was R-ką, a wy ją taką. Po czym... z ręki prosto w niego. O Boże, jakie to by było genialne. Tak na prima plis w LoLu takie coś zrobić. Że jak... Wiecie, że jak ten... Że jak Sylas jednocześnie... Jak Sylas zultuje Garena i będzie miał jego ulti i Garen go zultuje, no to on pochłania drugi raz tego ulta i wywala go prosto w niego i potem może go jeszcze raz zultować. Przecież to by była beka w chuj. Garen by nie wiedział totalnie, co się dzieje. Sylasie, dlaczego w obozie Lux było tak spokojnie? Nie sądzę, by ktokolwiek stamtąd był gotów do walki. Oprócz Lux. Ona myśli, że zała sama jedna ochronić. Ona myśli, że zdała sama jedna ochronić całe to miejsce. Szczerze mówiąc, to całkiem możliwe. Jest tak potężna? Nie zawsze była, ale dzisiaj nie chciałbym stanąć z nią do walki. Martwię się o nich. Łowcy magów mogliby ich z łatwością pozabijać. Zgadzam się, ale Lux próbuje zbudować jakąś utopię. Miejsce, w którym wszystko jest idealne? Tak, ja nie wierzę w takie miejsca.
Lux może sobie próbować je stworzyć. Jej powiązania z monarchią mogą być pomocne, tam gdzie my nic nie wskuramy. Jeśli łowcy magów podejdą pod jej obóz, to może wystarczy, jak im powierzę znak księcia osobiście. Dlaczego chce Lux? Wydaje mi się sensowne. Miejsce, gdzie magowie pewnego dnia będą mogli swobodnie żyć. Może też powinieneś sobie takie znaleźć, gdy już pokonamy arystokratów. Może i znajdę! Okej. Okay. Mi się wydaje szczerze, że tutaj mu dobrze, nie? Właśnie przy tej kuźni. Tylko szkoda, że jego brata tu nie ma pewnie. Mam pytanie, Leilani. Pytaj śmiało. Ludzie cię lubią i szanują. Przypuśćmy, że zrobiłaś coś złego. Jak przekonać skrzywdzoną osobę, by ci wybaczyła? Przebaczenie to nie jest coś, do czego można przekonać. Powinieneś być jak najbardziej szczery, uczciwie przedstawić sprawę, a potem dać stronie wybór. Jaki wybór? Czy ci przebaczy, czy nie? Rozumiem. I to wszystko? Ponowne spotkanie z Lux musiało być niecodzienne. Niecodzienne. Tak. Chwila, ale kto mówi, że moje pytanie ma coś z nią wspólnego? To trochę za późno ten zapon miał miejsce, Sylas. Ale patrzcie, kurde, jak go przejrzała, nie? Wiem, że nie mam wyrafinowanego podniebienia, ale nie mogę przestać myśleć o tej twojej potrawce z marchwi. To była najlepsza rzecz, jaką jadłem w życiu. Cieszę się, że ci smakowała. Zawiera tajny składnik, który znam tylko ja. Tajny składnik? Czy to szałwia? Trojeść? Pokrzywa? Da się pokrzywę dodać do żarcia? Zabawne, że pytasz. Właśnie chciałem ci dodać. Przepis na potrawkę z marchwi? Ale gdzie jest tajny składnik? Moja rodzina miała taką tradycję. Każdy z nas po osiągnięciu dorosłości otrzymywał ten przepis. Ale każdy dodawał też do niej swój tajny składnik. Zatem gdy zwerbujesz więcej magów, będziesz mógł raczyć ich miską ciepłej potrawki a la Sylas. Jakoś wątpię, by potrawka a la Sylas kogokolwiek zachwyciła, ale dziękuję ci. Teraz tylko muszę nauczyć się gotować. No, będąc 15 lat w więzieniu, ciężko się tego nauczyć, prawda? Dobra, no to pogadane z opcjonalnymi osobami w B. Ważne rzeczy opcjonalne odhaczone, to chciałem powiedzieć. No to pogadajmy teraz z Aidanem. Sylasie, czy masz jeszcze tę buteleczkę, którą dałem ci, gdy uratowałeś nas w lasach? Aha, jest w dobrym stanie, ale mogę ulepszyć w niej to i owo. Mikstury. Aiden może ulepszyć butelkę z miksturą Sylasa, zwiększając jej moc leczenia i liczbę użyć w zamian za zasoby. Wzmocnienia. Sylas może odblokować wzmocnienia, większość z nich zwiększa jego statystyki, takie jak maksymalne zdrowie, podczas gdy inne blokują umiejętności specjalne. Ciekawe. Okej, okay. No nie stać mi niestety na nic, ale zobaczmy, za prawie 2500 o 2 punkty zdrowie podbijamy, czyli maksymalnie. Za tyle samo też obronę. Vesper więcej rekrutów potrzebuje, aby leczyła mnie butelka za więcej. I Anioł Stróż. Jeśli Sylas umrze, zostanie wskrzeszony raz na poziom. Ej, to jest dobra rzecz akurat. Okej, okay, i użycia mikstury. Okej, okay, czyli będę mógł użyć mikstury maksymalnie 4 razy i leczyć się tutaj za full HP. Także pięknie. No dobra, może nie za full, ale za dużo, bo za ile? Aż 110. Także ładnie. Dobra, no to obczajmy teraz, jaką misję mamy do wykonania. Dobre wieści, Sylasie. Zajęło to nam całą noc, ale Gideon sądzi, że chyba znaleźliśmy to laboratorium. Założyłem w Wielkim Mieście pewne podziemie, którego nie ma na żadnej z moich map. Mapy są puste w tym miejscu, ale nasi zwiadowcy widzieli, że łowcy magów cały czas tam wchodzą i wychodzą. Moglibyśmy zakraść się do miasta przez kanały. W lasach jest wejście do nich. Nie zabezpieczyli kanałów? Kilan musiał dobrze zamaskować moje ślady. Zatem teraz zinfiltrujmy miasto. Przygotuj się starannie, Sylasie. To będzie trudne zadanie. Okej, czyli teraz, rozumiem, nie będzie opcji, tak? Pobocznej. Dobra, idź na misję. A nie, jednak jest coś pobocznego.
Dobra, tutaj. Dobra, stop, kto jest tu potrzebny? Tu i tu. Podobni. Dobra. Dobra, bo tu się zwolnią, ale tutaj łupy, a tutaj rekrut. Okej, okay, no to na rekruta to bym wysłał, kurczę. O, serio? Okej, okay, no to okej, okay, jestem trochę zawiedziony, tak szczerze mówiąc. Myślę, że to będzie coś lepszego. No dobra, no to na rekruta wyślijmy ją w takim razie, a tutaj Lorna. O, teraz sobie przypomniałem jego imię, no nie wierzę. Dobra, ogarnijmy teraz w takim razie tutaj. Szepty w lesie. Okej, okay, kontynuacja tamtej misji z Jobs. To ponownie Elara i Dukart. Let's go. To powinno być w miarę krótkie, więc może zdołamy jeszcze fabułę sobie ogarnąć. Ilu tych chemów tam jest na górze, kurde. Sylas, nasi zwiadowcy donoszą, że chyba znaleźli grupę magów ukrywających się w lasach. Doskonale. Nawiązali z nimi kontakt? Nie zupełnie. Oni tylko słyszeli głosy i widzieli ognisko. Ale gdy próbowali się zbliżyć, nikogo nie znaleźli. Co ci mówiłem, Jobs? To wygląda na robotę mistycznego maga. Przekonam go, że nie mamy złych zamiarów. Oj, teraz solo idziemy. Okej. Okay. Zobaczmy. A nie, jednak z Jobs, okej. Okay. Zaraz uważaj na siebie, dobrze? Jeśli przez uważaj rozumiesz rozwalaj łby bez hamowania, to jasne. No dobra. Tam kurde te zaklęcia są do odblokowania u Leilani, ale niestety nie stać mnie na to, żeby je kupić. Ale może po tej misji będzie. Cyk, cyk, cyk. Raz. Raz. Dwa. Ładnie. Okej, okay, sporo ze sobą za nich dostaję. Przecież nie bardzo więc ja wyciągam nic tak naprawdę z nich. Kierun? Dawaj tarczę, dawaj tarczę. Okej, okay, cyk, cyk. Dobra. Kolejna podka. Okej, gotowe. O proszę. Zamaskowana pani w tych lasach? Sylas, chyba widziałem wśród drzew przed nami... Nawet nie mogę tego wymówić. Nie wiem, czy kiedyś ci mówiłam, ale są rzeczy, których bardzo, bardzo się boję. Chyba nic nie wspominałaś. Są dwie rzeczy, których nienawidzę ponad wszystko. Maś i szczury. Mogę cię zapewnić, że nie ma się co bać szczurów. Nawet ja sam kiedyś. Nie kończ! Nawet tego nie mów! Dobra. Ale myślisz o tym! Nie możesz tego wiedzieć. W każdym razie, czy miałeś kiedyś tak, że to, czego naprawdę się boisz, akurat pojawiło się przed tobą? Tak akurat?
O kurde! Teraz patrzcie! Bo to nie jest jakaś losowa iluzja! Tylko to jest konkretny strach! O damn! To teraz pytanie! Czy to Fiddlesticks? Czy Nocturne? Bo jeden i drugi bazuje na strachu. Tylko, że wiadomo, Nocturne bazuje na strachu, ale takim koszmarowym. A Fiddlarz na strachu ogólnym. Ja chyba właśnie widziałem jakąś właśnie szczurę przed nami, to wszystko mi się nie badala! Jezu, co ja się wydałem za głos właśnie. Zajmę się tym. Okej, mam odnowienie. Na ziemię, proszę. One shot. Jaki to jest syf, ja to nic nie widzę, kurde. No nie, znowu on! Ej, ty nie, czekaj, chwila! Właśnie tak, nie, tego ognika muszę na potem sobie zostawić. Teraz, pyk, jedziemy! Pyk, jazda! A tym jest skampowane, żeby się podleczyć. Ładnie! Zaraz ja zaczynam się obawiać, że nie jestem odpowiednią dziurdolką do tej roboty. Nie uwierzę w to ani na chwilę. Jesteś najdzielniejszą jordlką, jaką znam. Jestem jedyną jordlką, jaką znasz. To nieważne. Wiem, że cokolwiek tam jest, poradzimy sobie z tym we dwoje. Sylas i Ops, twoje niewydarzonych bohaterów rozprawiających się z potworami do akcji. Myślisz, że powinniśmy mieć własny motyw muzyczny? Nie. Ojej. Ale jak szybko. Nie. No, to intryguje. Fajna ta misja była, nie powiem. Bo nie ma, wytnę wam pewnie to drugie podejście, to pierwsze podejście do tej drugiej fazy, żeby zaoszczędzić czas, no ale... mi się podobało. Nie Ruko. Ruko mamy już na full. Leilani, proszę. Ile mam? 1800. Czyli tak, już mnie stać na... właśnie tutaj kolejno te czary, czyli tutaj. Ten mroźny podmuch. Czyli dookoła siebie walimy zimnem. Tego jeszcze nie znamy. Ale to już mamy.
Szalejące tornado zadające obrażenia wrogom, które są niewycelowane. To poproszę. To jest o wiele lepsze niż... niż to, co miałem jako wiatr, a o wiele lepsze niż to, co jest domyślnie jako wiatr. Tak więc... To na pewno ze mną zostanie. Tak samo... To my się ze mną zostanie, bo fakt, burza ogólnie jest fajna, ale niestety to bije losowo, a to zostawia po prostu linie, które biją ogólnie po całym obszarze, więc poproszę bardzo ten krótki ląd. I tu mi jeszcze zostało coś do odblokowania, bo tutaj mam co? No, mam taki kolejny jakby buffik, no i mam ewentualnie jeszcze tarczę, no ale tarczy, jak już używam, to tylko i wyłącznie w trakcie walki. Jak są właśnie wrogowie, żeby mieć to za darmo. I 1200. Czy ja coś za 1200 mogę ulepszyć u Aidana na przykład? O, tutaj... O, w sumie właśnie, poczekajmy jeszcze. Musimy zbudować więcej łóżek. Pięknie, obrażenia natury podbijamy. Zjedzimy krok po kroku. Sporo łupów, pięknie. I Oberon, przybyłam za późno, Sylasie. Przyrzekam, że łowcy za to zapłacą. Okej, okay, ale nie no, jednego tam zgarnęła. To tyle dobrego. A nie, wait! Dobra, jest, ale miałem laga mózgu. Boże, ona poszła na jakąś swoją misję, na którą taką swoją miała. Specyficzną. Osobną, którą, na którą musiałem ją wysłać. O, to jeszcze do pogadania o przyjaciółce właśnie. Opowiedz mi o tej swojej znajomej, Kaliope. Wasz związek musi być naprawdę bliski, skoro chcesz ją ratować. Właściwie to nie jesteśmy w związku. Ona jest moją przyjaciółką. Przyjaciółką. Jasne. Gdy zagrozili nam łowcy magów, tylko ona trwała przy mnie. Chroniła mnie. To jak zostaliście przyjaciółmi? Dzięki jej pracy jest dmuchaczką szkła. Moim zdaniem najlepszą na kontynencie. Mam tu nawet kilka jej buteleczek. Jako alchemik mógłbym się w niej zakochać choćby za te fiolki. A więc jednak ją kochasz. Kocham? To znaczy naprawdę ją lubię. Chciałem jej powiedzieć, co czuję. No, na bogów to tak jest skomplikowane. Wydaje się być interesującą kobietą. Powinieneś jej wyznać swoje uczucia, gdy będzie po wszystkim. Wiem, mam tylko nadzieję, że nie będzie za późno. Oby nie było, oby nie było. Za 600 lepsze leczenie i użycia. Okej, okay, dobra, idziemy w to. Lepszy miks, kurde, potek, żeby właśnie móc sobie coś więcej tutaj wsadzić. No i teraz 2400, żeby obronę i zdrowie podbić maksymalnie u niego. A jeszcze mogę u Kary sobie ulepszyć raz punkt zdrowia. Tam za chyba tysiaka, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczmy. Za 1200. No ale dobra. Niech jest. Ale obrażenia do ataku zwykłego też byś przydało ulepszyć. Ale to później. Dobra, jaka kolejna misja jest fabularna? Zobaczmy. Okej, okay, kolejna misja. Aż 3 rekrutów można zgarnąć. Pięknie. Czy chcę Lornowi to dać? No, nie bardzo. Do niej się zgarnie prędzej czy później, ale kurde, trzeba jak najszybciej ją rozwinąć, więc niech ona to... Niech ona się tym zajmie. Okej. Okay. Dobra, no to no klasycznie. Elara i... Dukard, niech idą na misję. Albo tylko Final Boss, niech był kurde przeciwieństwem. O, całą ekipą idziemy! Nieźle. Kurde, nie wczytam się w odprawę w opisie. Na to za chwilę to nadrobimy. Musimy porozmawiać o jutrze, Leilani. Jutro czeka nas największa bitwa i martwię się, że nasi wojownicy nie są gotowi. Co masz na myśli? To jest wojna. Jeśli mamy zwyciężyć, muszą się spocić. Niektórzy z nas będą nawet krwawić. Nasi żołnierze są za mało rozwścieczeni i za mało przerażeni. Muszę uświadomić im powagę sytuacji. Sylasie, pozwól, że coś ci pokażę. To najpotężniejsze zaklęcie, jakie dotąd stworzyłam, ale nie chcę go nigdy użyć.
powoduje magiczną eksplozję, silniejszą niż wszystkie zaklęcia, które ci do tej pory dałam. Ale jest tak silne, że może zabić też tego, kto się nim posłuży. Oj, to we włosach trzymała! Ciekawe. Więc dlaczego nosisz to przy sobie? Chyba ci życie niemiłe. Mam je przy sobie, bo oddałabym wszystko, byle tylko nasi ludzie byli bezpieczni. Nawet własne życie. To właśnie miała na myśli Morgana. Nie potrzebują strachu i wściekłości. Potrzebują nadziei. Nadzieją nie wygrywa się bitew. Znam pewnego greckiego boga wojny, który mógłby się z tobą nie zgodzić. Może ciebie nie obchodzi nadzieja, ale nasi wojownicy je potrzebują. Budujemy dla nich przyszłość. Muszą jej dożyć. Ja... Nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Nie wiesz, ale ja wiem. Okej. Wielki Master Demacja, znajdź i zabij Hezbefa, naukowca łowców magów odpowiedzialnego za przerażające eksperymenty zakonu. Hezbef znajduje się w ukrytej placówce w wielkim mieście. Zakradnij się tam przez kanały, tylko uważaj, będziesz w sercu Demacji. Dobra. I teraz pytanie, co się spierdoli, nie? Bo nie ma bata, że to wszystko pójdzie gładziutko. Ostatnio przy takiej akcji z ekipą Syras został złapany przez tą uczennicę Wisterii. I tylko dzięki Gideonowi wróciliśmy do obozu. A co się tutaj może zepsuć? W sercu tego miasta? I tego kraju de facto? Oj, na pewno wiele rzeczy. Demacjańskie kanały to jeden z cudów świata. Są przepiękne. I na szczęście dobrze skomunikowane. Tak, Syras, idź przodem. My dopilnujemy, aby nikt nie deptał ci po piętach. Dobrze. Wypatrujcie też Hezbefa. Gdy zniszczymy jego i całe to miejsce, Eldred nie będzie miał z nami szans. Okej, okay, let's go. Dobra, no liniowo póki co. Kapliczka. Zobaczmy, co kurde... Z czym on się przyjdzie zmierzyć. Kurde, zabijam ich kurde zanim zdążyłem wykonać combo. Okej, może być. No, jako tako to poszło. Widzę ciągających żołnierzy! Trzeba było przynieść więcej rzeczy do rzucania w nich! Masz tu skrzynkę i parę na... Młotek, włócznie, jakieś kurde kawałki petrozytu, ma się dobrze. Okej, okay, jest pusto. Wręcz zaskakująco pusto, jeśli ma być szczery. Idzie wręcz idzie aż za łatwo, mam wrażenie. Zaraz przy kaplicy będziemy. Okej, okay, co teraz?
Ten budynek w oddali to siedziba łowców magów. Laboratorium Hezbefa jest w środku. Wejście do laboratorium może być ukryte w więzieniu. Do środka wchodzą magowie, a wychodzą eksperymenty. Horror! Ja bym umbrelę widział, nie? Z Residenta. Hezbef ma takie podejście do tych ludzi. Kurde. Zresztą... leczący gówno. Fuck you. Kurde, nie zmieniłem steli! Ajajaj! Dobra, jeszcze ktoś? Żegnam. Dobra, akurat kapliczka jest obok, także bueno. Nic, ma i pierwszą notatkę. Najdroższa zamaskowana pani, wzywam cię w chwili potrzeby. Ostatnio borykam się z nie lada problemem i potrzebuję twojego przebaczenia. Otóż mój sąsiad gra co noc na akordeonie, natomiast ja potrzebuję snu, aby funkcjonować. Prosiłem sąsiada nie raz, aby ćwiczył grę za dnia, ale bez skutku. Zemściłem się zatem, pozwalając mojemu srebrnoskrzydłemu swobodnie wypróżniać się na dachu winowajcy. Radość, jaką codziennie z tego czerpię, jest niezrównana, ale sumienie doskwiera mi, gdy każdego ranka widzę, jak muzykant czyści swój dom. Czy jestem niegodziwcem? Z poważaniem, ser wielki srebrnoskrzydły. Okej, no to tak dla beki raczej wsadzone, ale... no intrygujące, nie powiem, intrygujące. Dobra, teraz tutaj. Tutaj za to proszę... ten strzał właśnie błyskawicą. Dobra, natury lepszej nie mam, ale tutaj poproszę o ten strzał tornadem, a tutaj... No, w sumie mogę pójść te zarodniki, nie? Czemu by nie? Zawsze to ktoś się może zatruć. Tak przy okazji, powiedzmy. Nie przywykłem do takich biegów. No widzisz, a ja tak. A 15 lat siedziałem w pace. Kurde, serio? Myślałem, że zdążę. Naprawdę zasięg tych łańcuchów jest spory. Dobra, i tam mam iść, to najpierw idziemy sobie w lewo oczywiście. No i pyk, mamy skrzydłuczkę. 130, okej, okay, już ma mnie stać na zrobienie sobie nowych zaklęć. No ale jeszcze tego nie będę robił oczywiście. Dobra, siedziba zlokalizowana. Dalej trochę liniowo, znaczy dalej, w sumie zawsze jest takie liniowe podejście. Ale patrzę, że nawet, kurde, ci tutaj, o! Ciekawe jak to jest, kupować warzywa na rynku, witać sąsiadów, nie mając pojęcia, jakie koszmary dzieją się tuż pod twoim nosem. Kurde, czy serio Sylas tak cicho się porusza, że oni go nie słyszą? Poszedł! Jaki one-shot, kurde, wleciał. Idealny. Zużyłem dwa razy tego samego spela i zmaszatowałem dwóch typiarzy. Dla mnie? H+, jak najbardziej. Drogi wuju, zgodnie z prośbą rozpoczęłam formalności związane z kupnem wszystkich 6 posiadłości w dzielnicy handlowej oraz mieszkania z widokiem na port. Niebawem nasza rodzina będzie posiadała spory kawałek stolicy. Mam dla ciebie również interesujące nowiny. Dwa mieszkania w jednej z rezydencji Rodur Loron zostały wystawione na sprzedaż. Pewnie dlatego, że jej właściciele pozabijali się nawzajem w pojedynku. I choć cena jest wygórowana, okres najmu wynosi co najmniej 75 lat. Taka posiadłość z pewnością zaważyłaby pozytywnie na decyzji w sprawie twojego wniosku o demacjańskie obywatelstwo. Co sądzisz? Postąpię wedle twojego życzenia. Pozdrawiam Lidia. Z pozdrowieniem Lidia.
Okej, okay, to a propos Laurent, to pewnie nawiązanie do tego, że Fiora musiała chcąc ocalić honor rodziny, musiała zabić swojego ojca w pojedynku. Znaczy wróć, musiała. Musiała stanąć do pojedynku z ojcem, ale ponieważ była o wiele od niego bardziej uzdolniona, no to nie, jej ojciec ten pojedynek przegrał. No i niestety też przypłacił ten pojedynek życiem. Z dziennika Jeremiah Achiosa, giermka Nieustraszonej Gwardii. Wielkie miasto nieustannie mnie zadziwia. Niespełna godziny temu widziałem oddział odważnych jeńców srebrnoskrzydłych lecących nad aleją. Tutejsze konie są bardziej eleganckie niż szkapy w rodzinnych stronach. Choć z dumą służę mojemu ludowi, coraz więcej rozmyślam o ukochanym Kelosie, który wciąż żyje na spokojnej wsi. Co by sobie pomyślał o mieście i coraz powszechniejszej obecności łowców magów, pod których rządami ludzie znikają bez śladu. O nieboskłonie przeszywanym przez strzeliste budynki. Życie jest tu zupełnie inne niż w sennej Pinarze. Chcę wrócić do objęcia Kelosa i modlę się o pokój. Gdybym tylko mógł postrzegać przyszłość tak jak on. Dobra, tutaj checkpointik. Poza tym. Hej! Dobra, najpierw to. Nie. Już ty gnoju. Serio chybiłem? No jak? Okej, dobra, poszedł. O, a nie, zabiłem go swoim spelem. Dobra, trudno. Raz, dwa, zyp! Dziękuję. Ktoś jeszcze? Nikt? Dobra, jedna podka. Dobra, idziemy dalej. Dobra, cięcie później. Łowcy magów z pewnością są zaskoczeni, widząc mnie tu. No pewnie tak. Cięcie później, uwaga, nie wiem, co się autentycznie zjebało teraz, ale autentycznie nie byłem w stanie atakować, kurde, tych typiarzy, nie? Coś się autentycznie spierdoliło po prostu w grze i nie byłem w stanie w ogóle ich atakować. Jakiś durny glitch mi się trafił. Nie wiem z czego. Dobra, padł. I no i proszę, od razu przeszliśmy. Tutaj to mogę chyba zniszczyć, dokładnie, ale nic za to nie dostaję. Ale chociaż chyba... A nie, wróćnie, już miałem naładowany, ten jest krępowany. Więc niczego nie naładowałem bardziej. Pamiętam szczęk ostrza kata, jego ciężkie kroki. Przetrwałem dzięki światłu Lux. A ona słono za to zapłaciła. Czyli proszę, czyli to jest to miejsce, gdzie Sylas miał zostać stracony. Fuck you. Kurde, nie celowałem. A, to ładnie, kurde, tam się tak ustawili, że ich, kurde, załatwiłem tym tornadem praktycznie. Oho, co to był za wystrzał? Słyszałem go. Chyba, że to był dźwięk opóźnionego, tak jakby opóźniony dźwięk trafienia tego mojego spela w tego typa. Co jest też możliwe. Dobra, tu już się cofamy. Dobra. To wchodzimy do środka w takim razie. Zobaczmy tutaj. Zaś taki mniejszy kompleksik. Okej, czy ja chcę użyć tego teraz? Może poczekajmy. Poczekajmy jeszcze. A tutaj pewnie Eldred. Co posąg pierdolną, no bo dlaczego by nie?
Dobra, moment. A nie mam many, kurde. To się nie udało. Okej, nie poszło tak źle. No ale zaoszczędzimy sobie przynajmniej kapliczkę. Pyk. My mamy checkpointik zaraz po tym, jaki pokonałem i jeszcze wszystko uzupełnione. Także bardzo ładnie zoptymalizowana walka, myślę. Dobra. O, jest Leilani. Tu aż roi się od łowców magów w Sylasie. Jesteśmy w sercu Demacji, więc jakby było ich tu mało, to mi się zdziwi. Zostaw ich mnie. Sprawdź, czy możesz znaleźć wejście do laboratorium. Hezbeth zakowałby swoje sekrety głęboko pod miastem. Więc zacznijmy szukać pod ziemią. Wykuszmy go! Dobra. Tylko ostrożnie mi tam. No super, zmontowałem se manę. Czy nie mogę z tego magii zabrać, żeby się sam tak podleczyć? To jest sobie głupie. Serio, akurat tu przeskoczył? Raz, dwa. A nie, no jego trzeba uderzać po prostu czarami, bo inaczej to nie działa. Czy nie działa, inaczej to nie robi mu na nim zbytniego wrażenia. Dziękuję. Ładnie. No, to tak średnio wyszło. No, ale ważne, że jakoś wyszło. I ogólnie przeżyłem, to też najważniejsze. Dobra, notatek żadnych też tu nie widzę, więc... O, chociaż? Nie, jednak nie. Okej, ale jest skrzyneczka. Tam w skrzyneczce. 4000 zasobów, mam prawie 1500. Jak dla mnie to bardzo dużo. Zwłaszcza, że na maksymalny upgrade życia potrzebuje 2400. No plus jeszcze kara, to w sumie 3600. Książki, które dała mi Lux, gdy byłem w więzieniu, musiała je wykraść stąd. Gdyby nie rozprawy Duranda Oru Petrucy, cię w życiu nie nauczyłbym się używać swoich mocy. No to prawda akurat. Z działu ksiąg zakazanych Biblioteki Łowców Magów oryginalne wydanie rozpraw naukowych Duranda jest dostępne tylko dla najstarszych członków Rady Łowców Magów. Ich udostępnianie i omawianie stanowi akt zdrady i będzie surowo karane. Demacjanie od dawna wiedzieli, że petrucytowe lasy występujące w tym regionie są powodem, dla którego miejsce to przyciągnęło uchodźców szukających schronienia podczas katastrofalnych wojen runicznych. Pochodzący ze skamieniałego drewna materiał, zwany petrucytem, słynie z właściwości tłumienia magii i neutralizuje najpotężniejsze czary, przynajmniej jeśli są odprawiane w pobliżu petrucytu. Jednak podczas ostatnich eksperymentów odkryłem ukrytą właściwość popularnego w Demacji materiału. Od długiego czasu podejrzewałem, że magii nie można stworzyć ani zniszczyć, a co za tym idzie, magia nie jest niszczona przez petrucyt, a jedynie przechodzi na inny obiekt. Podobnie jak porowate materiały, takie jak chłoną... wodę piaskowiec, petrucyt chłonie magię. Sądzę, że przy użyciu właściwego narzędzia i we właściwych rękach, rzecz jasna, wchłoniętą magię można by wydobyć, a może nawet użyć ponownie. No, ale teraz patrzcie, dlaczego Sylas na przykład nie może jakiejś losowej magii wyciągać tak po prostu tutaj z tych? Z ścian. Przecież to wszystko jest z petrucytu. No nie wmówicie mi, że tutaj nie ma absolutnie żadnej magii w tych ścianach. Gleba, człowieczku. Dobra, moment. Okej, okay. Może być.
Seriously, no kurde! Jak to go minęło? Jesteśmy w więzieniu. O, już widzę, kurde! Jakiś mini bunt się tu widzę odprawił. O, Gideon chyba prowadził. Sylas, nasze wojska zyskały przewagę! Pozostali szukają wejścia do laboratorium. Jeśli usłyszę, że nadchodzą posiłki, podniosę alarm. Dobra. Ludzie są wolni, to bardzo dobrze. Tutaj, no, spora lokacja. Także rozglądać się za rekrutami i przede wszystkim za rzeczami, które... O, tam a propos rekrutów. Za rzeczami, które warto opędzlować. Czytaj, splądrować. Tak wielu więźniów, Sylas. Zdołamy wszystkich zabrać? Uwolnij każdego, ale zabierz do bazy tylko tych, którzy są gotowi walczyć. Co jeśli ktoś jest ranny albo nie chce walczyć? W takim razie może znaleźć schronienie u Lux i jej pacyfistów. A? Okej. Dobrze. Dobrze myślisz, Sylas? Nie jestem przynajmniej. Bynajmniej Sylas nie zostawia ich na pewną śmierć, nie? Okej, pięknie. I Elara oraz Dukat mają upgrade'y. Czy to już działa? Raz, dwa... No niestety chyba nie. Chyba niestety nie. Szkoda. Dlaczego ja nie mogę tego zniszczyć? To jest też dziwne. Tutaj ktoś... No, oby nie umarł. Oby trochę niefortunne. Kolejny rekrut. Tutaj też. Okej. Ten. Też do Elary, okej. Tutaj mamy Jobs. Przeszedł tu za dwoma strażnikami, ale okazuje się, że to nie laboratorium. Bez zabaw, zacja, obu. Czy to był ten i tamten? Bo jak tak, to jest ich aż trzech. Okej. Ręce precz, to nowy członek mojego oddziału. Dobra, zaklepałeś sobie go, rozumiem. No, stary, jeszcze nieba nie widzisz, dalej jesteś w więzieniu. Ale już niedługo, miejmy nadzieję. Kolejni rekruci. I też do naszych ziomeczków, z którymi tutaj jestem na misji. To już myślałem, że widziałem najgorsze. Łowcy magów robią coś jeszcze straszniejszego. Po to tu jesteśmy, Ruko, aby ich zniszczyć. Dobra, na razie póki co idziemy tylko do przodu i zgarniamy kolejnych rekrutów. Mam tylko szczerą nadzieję, że kurde, jak będę miał maksimum już u tych rekrutów, znaczy u Elary i Dukarda, to że będą mi się doliczali kolejni rekruci do innych osób, nie? A nie tylko do nich. To miejsce wygląda znajomo. Poznaję ten smród. Ou? Moja stara cela powinna być w pobliżu. Proszę, o, no to zawitamy tam na pewno. Wejście powinno być tuż przed tobą. Okej, ale tam za moment. Idziemy, kurde. Zobaczymy te cele. Już tam widzieliśmy w jakimś stopniu, nie? Ale kurde. Jest. Chyba brakło słowa. Co to jest? To była moja cela. Widzisz te rysy na podłodze? Odmierzałem czas, aż straciłem rachubę. Smród potu i strachu. Pachnie jak w domu. Zapłacą za to, co ci zrobili. Ale widzę, ktoś bardzo ładnie nam aż skrzyneczkę zostawił, a w niej... No, 130 zasobów. Jak najbardziej na plus. O, tutaj. Dobra, no to mogę dziabnąć, bo i tak nie będę się temu pewnie cofnąć. Jeśli chodzi o walkę. No i super, mogłem sobie jednak zostawić. Raz. Dwa. Nie. Okej, czy uda się hitless? Pięknie! Walka bez damage'a! Lubię to.
Oczywiście, że za jakimś kurde regałem, wielkie przejście otwierane na wajchę. Chociaż wiadomo, takie trochę bardziej klisze byłoby, jakbyśmy musieli podejść tutaj jakąś konkretną książkę pociągnąć, nie? I wtedy by się otworzyło. No i takie, bo takie są najbardziej klisze sytuacje. To jest to. Laboratorium Hezbefa. Nie będę się hamować. Dobra. Oby... Oj, o Boże, co to jest? Dobra, zrobimy sobie to. Przestałam liczyć dni, odkąd łowcy magów mnie tu przywlekli. Wciąż obiecują, że wkrótce wrócę do domu. Kłamią. Podpisano T. Mój współwięzień zniknął. Rzekomo udał się do domu. Też chcę do domu. Byłam grzeczna. Kiedy przyjdzie kolej na mnie? Znowu podpisano T. Nie mogę spać przez te krzyki. Nawiedzają mnie na jawie i w snach. Nawet rozmowy z więźniami z sąsiednich cel nie pomagają. Umieram ze zmęczenia. Mam nową współwięźniarkę. Krzyczy bez ustanku. Próbowałam trzymać ją za rękę. Wszystko byle przestała się wydzierać, ale bez skutku. Mam nadzieję, że wkrótce odejdzie współwięźniowie i tak nigdy nie zabawiają długo. Zabrali tę kobietę. Mam teraz nowego współwięźnia. Przynajmniej jest cichy. Szepczę tylko do ścian, ale lepsze to niż krzyki. Zaprzyjaźniłam się z więźniem z celi obok. Dzięki niemu zaśmiałam się po raz pierwszy, odkąd tu trafiłam. Jutro. Mówią, że jutro idę do domu. Tak długo czekałam na ten dzień. Byłam bardzo grzeczna. Nie mogę doczekać się, aby zobaczyć rodzinę. Tęsknię za nimi. Tęsknię. Podpisano T. I tutaj dalej. Kłamali. Podpisano J. To musi być serce wszystkiego. Odzwierciedlenie zgniłej duszy królestwa. Obrzydliwe. Obrzydliwe? To jest przerażające. Patrzcie, to są normalnie stoły, ale jak do jakichś tortur. W sumie pewnie te eksperymenty Hezbefa nimi właściwie były. Masakra. Jak tacy ludzie mogą mieć władzę? Ja tego nigdy kurwa nie zrozumiem. O, proszę. Hezbef i Kilan? Jeśli złapiemy go teraz, wyobraź sobie, czego możemy się nauczyć dzięki jego magii. Przecież dowiedzieliśmy się już od Sylasa wystarczająco. Wiem, że masz słabość do tego chłopaka, ale nie możemy przerwać przez to pracy. Co zrobiłby Lord Eldred, gdybyśmy mu powiedzieli, że Sylas wymknął się nam po raz trzeci? Co jeśli nie przeżyjesz na tyle długo, aby mu o tym powiedzieć? Co gdy będziesz martwy, rozprawię się z twoim panem, Hezbef. Ha! Nawet jeśli ci się uda, na jego miejsce przyjdą kolejni. Na co czekasz, Kilanie? To twoja szansa. Nie. Nie skrzywdzę go. W porządku. O! No nie, serio! Nie! Nie każ mi tego robić, Kilan! Jezu, nie wierzę! Ej, ten Hezbef ma najebane w głowie! No właśnie. Jest, zdążyłem. Dobra, cyk. Cyk, raz, hop. Okej, teraz na wiatr zmienił, czyli teraz byłoby to okej. No kurde, to jest zajebiste. Okej, teraz zaś piorun. Kurde, akurat nie zdążyłem, serio. No nie wiem, czy będzie o drugą fazę, ale w razie mam jeszcze trudnie skrępowany, muszę to pamiętać. Yeah.
Dobra, nie dawaj, ty jest skępowany. Nie dam się zabić kurde w takiej akcji. Teraz tylko przetrzymać. Jest, mamy go! Okej, okay, serum przestało działać. Ale kurde, serio, zabiliśmy go? Killam. Zapłacą za to, co ci zrobili. Ubiję ich wszystkich! Kurde, to jest koniec, naprawdę? Ja pierdzielę. Taka akcja, która się skończyła z zabójstwem naszego mentora, tak naprawdę. No, a bynajmniej osoby, która... Bynajmniej osoby, która, kurde... najbardziej nam pomogła po ucieczce z Demacji. Ej, Danie! O, proszę, Kaliope! Kaliope? To naprawdę ty? Sylasie? Odkąd opuściliśmy stolicę, w ogóle się nie odzywasz. Musimy zabić Eldreda. I to już. Zrobimy to, gdy będziemy gotowi. Nie można tego przyspieszyć. Nie, to nie może czekać. Musimy działać! Hezbeth! Zmienił Killana w jednego ze swych potworów, by ze mną walczył! Musiałem zabić Killana! Był bezrozumny, jak dzikie zwierzę! Sylasie, tak mi przykro. Wiem, że Killan był dla ciebie jak ojciec. Zabiłbym teraz Hezbefa, ale on się ukrywa, za to Eldred. Wiemy, gdzie on jest. Sylas, ale to jest samobójcza misja. Czego ty oczekujesz? Bez Eldreda wszystko padnie jak domek z kart. To on kontroluje łowców, eksperymenty. Wszystko! Jesteśmy gotowi do ataku. To właściwy czas! No raczej nie. Rozumiem, ale prześpijmy się z tym. Zobaczymy, co jutro powiedzą inni. Hej, Sylas! Zobacz, rekruci otworzyli nowy warsztat w kryjówce! Oj, chyba nawet wiem, który to jest. To jest ten obok Gideona. Tego jeszcze obczajmy teraz. Ale pewnie będzie do pogadania, kurde. O, tutaj. No to... Nie, nie! Nie, nie chciałem! Dobra, trudno. Słyszeliśmy o Killanie, Sylasie. Tak nam przykro. Za swoje czyny Hezbeth zasługuje na śmierć. Ale zgubiliśmy jego trop. Za to wiemy, gdzie jest Eldred. Możemy go dorwać, jeśli zaatakujemy ich główną siedzibę. Teraz! Sylasie, wiem, że śmierć Killana była dla ciebie wielkim ciosem, ale atak na miasto byłby lekkomyślny. Nie, myślę, że Sylas ma rację. Jesteśmy gotowi, Leilani, a ja myślę, że właśnie nie jesteście. Pokażmy im, jacy jesteśmy silni! To może być śmiertelna pułapka! My już żyjemy w śmiertelnej pułapce! To może być nasza szansa na zakończenie walk. Raz na zawsze! Ja już postanowiłem. Chcę zabić Eldreda. Kto idzie ze mną? Dobrze, głosujmy więc. Każdy, kto chce zająć się Eldredem, niech wystąpi. Niezależnie od wyniku, będziemy trzymać się razem. Okej, czyli 5 do 2 zdaje się. W takim razie rozumiem, że wyruszamy. Uff, dobra, już myślałem, że się kurde kolejna misja odpali, na szczęście nie. Mam też do pogadania z ludźmi, ale to ogarniemy dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Mage Seeker. Cześć!